przygotowanie wieńca do obśpiwania. W starodawnym zwyczaju wienie trzeba było zawsze obśpiwać. Każde sioło, przysiółek czy wioska w czasie obśpiwania wieńca chwaliło to, co dobrego zaznali albo otrzymali. Wytykano i ganiono szczególnie władze za niedopatrzenia i zaniedbania, jakie miały miejsce w ostatnim roku. Układano, rymowano przyśpiewki, wiersze, żeby jak najlepiej to wyrazić. My dziś obśpiwamy wieniec po staropolsku, ale poruszymy zagadnienia aktualne, którymi mamy do czynienia w bieżącym roku w naszej gminie. Obśpiwanie wieńca. Obśpiewanie wieńca wciąż tradycji słynie. Niech się echem niesie dziś po całej gminie. W tym naszym wianeczku trud pracy wznosimy. To praca uświęca środki całej gminy. Pozyskać fundusze na cele społeczne, zbudować kompleksy, które są konieczne. Potrzebne kobiety mieć bardzo pragniemy. Przedszkola, boisko, konkretne baseny. A jak te kobiety planować będziecie, o pole gospody pomyślcie koniecznie. Bo wy, panie wójcie, wojować będziemy, ale i swój koci mieć bardzo pragniemy. Dziś każdy mieszkaniec z światem kontaktuje, lecz bez obowiązków żyć sobie próbuje. I taką komórę na każdy i wszędzie, lecz bez przekaźnika zasięgu nie będzie. Rozbolało wójtów przez mieszkańców serce. Masz tu przekaźnika, żadna wioska nie chce. Dziękujemy całej Radzie Gminy i dalszej współpracy z wszystkimi życzymy. Wciąż na lepsze zmienia.
jeszcze przed dożynkami udawano się do kościoła, by poświęcić plony, wieńce i chleb ze świeżej mąki. Na uroczystej sumie dziękowano Bożej Opatrzności Matce Bożej Zielnej za łaski i opiekę nad plonami i uprawami. I starostów znów prosimy. Niech korowód tworzą żniwny, świeżym chlebem i z plonami do kościoła wyruszamy. Bądź pozdrowiony. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Dziękuję za ten chleb, który został upieczony z tegorocznego zboża. Obiecuję, że będę go dzielił uczciwie i sprawiedliwie, żeby żadnemu mieszkańcowi w naszej gminie go nie zabrakło. Błogosławiony chleb.